Także ten człowiek neandertalski, jak tu przyszedł, podają 100 tysięcy, 120 tysięcy lat temu, zastał idealne miejsce. Zobaczcie, południowy zachód. Miejsce ciepłe, wysoko położone, więc bezpieczne. Można było obserwować, jak migrowały zwierzęta. Jak też inne plemiona tędy przechodziły. Wiem, pan sobie zdarza. Na pewno zależy od po drugiej wojnie światowej, kiedy była elektryfikacja wsi, wówczas wykrywano to elektrownię. Jest to ulubione miejsce naszych nietoperzy, ale niestety o tej porze roku, drodzy Państwo, to nie zastaniemy. Zresztą od samego rana próbowałem znaleźć jakiegoś podkowca małego, żeby Państwu o nim troszeczkę opowiedzieć. Gdy przepływa rzeka, pogłębiając naszą jaskinię coraz bardziej, a jednocześnie na naszą... Ważne to, co jest nad naszymi głowami. Ważne też, co jest pod naszymi nogami. Patrzymy sobie dobrze na to nasze namowisko, ale zanim dojdziemy do pewnego miejsca, drodzy Państwo, jest to miejsce, gdzie powstają perły jaskiniowe. Wystarczy, że wpadnie taka malutka drobinka i każda kropelka, która wpadnie tam, powoduje... Pewnie Państwo zastanawiacie się, takie piękne kości tu leżą, a czemu naukowcy ich nie zabrali? Wiecie, z tych wykopów to mają, z tych wykopów to oni mają tyle tych kości. A tak to mam chociaż kość do pokazania. Teraz to tylko można popatrzeć i zobaczyć, czy ma szpilki na nogach, czy nie. Jest charakterystyczny, samiec ma cieńszy odwłok. I na głowie jeden człowiek więcej. Tu jest drugi chyba. O, proszę pana, jest tam ich sporo. O, tam, o tam, tu tam. Jest. O. No, o właśnie, no. Tutaj, o. Tam jeszcze dwa. Tu jest piękny oka. Przedtem się pochowały, wyszły chyba specjalnie dla nas. Także dziękuję państwu bardzo i zapraszam do widzenia.